2018 rok paradoksalnie był, no nie licząc tych początków, kiedy był olbrzymi boom na format Big Brother, był najlepszym rokiem dla Big Brothera. Było ponad 20, w 20 krajach ten format w 2018 roku leciał. W wielu krajach jest odświeżany, ale też w wielu miejscach na świecie on od 20 lat jest obecny na antenie cały czas. I tak naprawdę Polska jest chyba, z tego co pamiętam, jedynym krajem, w którym było tak mało edycji. W innych ten format ma się dobrze. Więc ja myślę tak, no zmienia się świat, zmienia się rzeczywistość, też ta medialna bardzo, nasza telewizyjna. Coraz większe miejsce zajmuje ta przestrzeń wirtualna. I to może być bardzo ciekawe z tej perspektywy, jak ci uczestnicy sobie poradzą w tej nowej rzeczywistości i też bez pewnych narzędzi, do których dzisiaj są bardzo przyzwyczajeni. To jest wyzwanie duże, ale też tak no, bardzo fajna, fajna przygoda, bo taka nie wiadomo, w którą stronę pójdzie, więc ja czekam.